Witam, tu Wasz leśnik Beskida. Pszczoły pracują równo, dostojnie. Jedno miodobranie w ubiegłym tygodniu już było. W tym tygodniu będzie trzeba powtórzyć. Prawdopodobnie dzisiaj zajrzę, okaże się. Ale noszą. Najbardziej od 2015 roku. Wtedy był rekord absolutny. A w tym roku tu w górach nie ma akacji. Chociaż w dole, w węgierskiej górce pięknie akacje kwitną i mocno nektarują, bo kwitną dopiero teraz. A jest teraz 25-26 stopni. Akacja musi mieć no wysoką temperaturę, żeby nektarowała. Natomiast tu skończyły kwitnąć, czy kończą kwitnąć głogi. Kwitnie jeszcze czarna jagoda, czyli po miejscowemu borówka. Także borówki kwitną. Też zależy od wysokości na poziom morza, a tu jest zróżnicowanie od 600 do 1300 metrów, więc oczywiście moje pszczoły aż na Rysiankę nie dolecą, ale powiedzmy na Prusów to już tak, czy na Abramów, gdzie jest 1000 metrów na Prusowie. No ale jest spać. Jakby nie było spać, to by tak nie latały, na pewno. No, maliny już też chyba powoli zaczynają kwitnąć. Także malina też zawsze jest dobrym pożytkiem. Także nie ma u nas miodu czystego, prawie nigdy. Czysto spadziowy bardzo rzadko się zdarza, chociaż w koło jest dużo jodeł. Oczywiście najbardziej pożądana byłaby ta spać jodłowa. Zdarza się taki miód, ale bardzo rzadko. Z czystej spadzi jodłowej. Najczęściej u nas jest miód nektarowo-spadziowy. No i taki będzie teraz. Może później będzie spadzi jodłowa. Tu po tej stronie, w stronę Prusowa, jest bardzo dużo jodeł. W stronę Abramowa też. Chociaż trochę mniej. Część została tu, widzę, wycięta ostatnio. W lesie prywatnym. Część jodeł. Ale sporo jeszcze tam zostało. W każdym razie ma piękny widok. No i w końcu będzie, jest nadzieja, nie chciałbym zapeszać, ale będzie dobry rok. Pomidory w namiocie rosną. Kwitnie już trzecie grono. Także muszę znowu je trochę poprawić wiązanie, bo wiązałem, ale one już widzę, tak urosły, że trzeba pozawijać za sznurki. W każdym razie no, muszę dzisiaj znowu podlać. Prawdopodobnie będzie burza dzisiaj. Przydałaby się, bo już jest sucho. Oczywiście w namiocie i to nic nie daje, ale potoki się poprawią i uprawy w gruncie, jak ktoś coś ma. W każdym razie pomidory już jak na górskie warunki, spóźnione w tym roku, się biorą. No, zawiązane jest tylko pierwsze grono. Gdzie nie gdzie zawiązuje się drugie grono. W każdym razie kwitną ładnie. Będę musiał znowu wilki pouszczypywać. No i to by było na tyle. Wasz leśnik Beskida, Andrzej Eisler. Udało mi się dzisiaj kosą spalinową w końcu wykosić koło uli, bo już niestety pszczoły mi zarosły. Ręcznie obrywałem, ale
to nic nie dało. Kosiłem dzisiaj kosą spalinową bez rękawiczek. No i trochę mam spuchniętą prawą rękę. No, leczyłem się z reumatyzmu. Dostałem może z 10 urządleń. Nie lubią jednak, jak im się buczy koło ula. To było na tyle. Trzymajcie się. Do usłyszenia, do zobaczenia. Patrzcie, jakie czarne chmury nad Baranią. Ale nad Rysianką? Nie, nad Rysianką jest lepiej. Nad Baranią jest dobrze.